Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Rosso i witajcie w kolejnym odcinku z Konta Free to Play, gdzie, przypominam, gramy maksymalnie czterogwiazdkowymi postaciami i używamy maksymalnie czterogwiazdkowych broni. 2 sekundy? Dobrze. Proszę. Podobało się? Zostań drugą Noelką. Też tak będziesz potrafić. Noel porobiła, oczywiście. Noelka jest tutaj MVP. Możemy Kaję ulepszyć, czy nie możemy? Brakuje nam tego. Kajak będzie tutaj odgrywał nam dosyć istotną rolę. Ale właśnie, a propos, nie będziemy ulepszyć Kai, bo ostatnio dostaliśmy Rosarię. Ojej. Ojej. Rosarię dostaliśmy ostatnio i będziemy Rosarię sobie ulepszać. Pięknie. Ej, to było szybkie całkiem, nie? To było całkiem szybkie. Luis. Dobra, widziałem, że to zaboli. No, i musimy, kurczę, uderzyć na tego Abyssa w końcu. Xiangling na nas czeka. Xiangling na nas czeka, a tu, kurczę, jeszcze jej nie zdobyliśmy. Głównie z tego względu, że no nie wyrabialiśmy po prostu. Nie miałem wystarczająco dużych obrażeń, żeby cokolwiek tam zrobić. Yo. I wieczny freeze. Mamy ward level do zwiększenia, ale nie wiem, czy ja chcę to robić na razie. Żebyśmy potem nie mieli niespodzianki, nie? Bo to może boleć. To może bardzo boleć. Ja pamiętam, jak ja zrobiłem taki błąd straszny, jak na moim głównym koncie, jak dostałem Hu Tao. Jako że Hu Tao dosłownie topiła wszystko na swojej drodze, to byłem bardzo pewny siebie, ale no. Jak potem doszedłem w te zakamarki Liyue i w momencie, kiedy poszedłem sobie na Primal Geo Wyszapacz, jak on się tam nazywał, na tą mini Azdahę, to potem przekonałem się, że... I jednak moje postaci nie są zbyt dobre, nie? I musiałem, jeszcze za moich czasów, jak ja grałem wtedy, to nie było czegoś takiego jak zmniejszanie world levela. Więc no, to też spowodowało, że mi się odechciało grać potem. Tu jest chyba skrzyneczka. Jop. Oczywiście. Poproszę Razora. Kurde no. A lipka. Lipka. Niesamowita lipka. No dobrze, dzień dobry. Dobra. Krajo na krajo slajmy, no to się nie uda. Nice. Czy ty możesz się usunąć sprzed mojego majestatu? Dziękuję. O nie. No dobra. Leżysz, chłopie. Leżysz. Skrzynu nie. Nawet nie waż się, kurczę, go leczyć. Nie. Nie. Dobra. Noelka cię sprzątnie, typie. Ja wiem, co ty sobie wyobrażasz, że kim ty, kurde, jesteś. O nie. Nie radzimy sobie. Leży, typek. Nie waż się go leczyć, powiedziałem. Dobra, on zaraz padnie. O, dobra. Mendy. Czy my możemy już Rosarię sobie ogarnąć? Oczywiście, że możemy. No i... No siemanko. Pięknie. Pięknie. Może coś ładnego? Kurde. Skam. Czy coś tu jest takiego, co ja bym chciał? No na pewno... Dalej coś będzie. Pójdziemy sobie. Tu jest skrzyneczka. Mamy szrajnik. A wiecie, co to znaczy? Wiecie, co to znaczy? Tutaj mamy 120. Ze szrajniku dostaniemy 40. Xingqiu ich robi? Tak, Xingqiu jest przepotężny. Najsik. I wiecie, co teraz zrobimy sobie? Bang. Jeszcze raz. Poproszę Razora. Oh. God damn it. Dobrze, mamy coś, łyżków? Ja, nie, nie mamy, nic. To, dosłownie nic. Super. Dragon Spine jest pułapką dla nowych graczy. Nie oszukujmy się, kurczę, bo nie dość, że tam wchodzisz i tam są strasznie wysokie levele w porównaniu do reszty świata, to jeszcze ta mechanika tego zimna jest tak przytłaczająco głupia w sumie dla nowych graczy, bo to jakby ciężko jest cokolwiek ogarnąć sobie, ciężko jest pamiętać o tym, jeszcze nie ma się wszystkich nawyków i nie zwraca się uwagi na to, co się dzieje na ekranie do porządku, więc no... Ale wiecie co? Zaraz sobie pójdziemy ogarnąć skrzyneczkę bardzo fajną. O, 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 czy ja tam widziałem? Zaraz pójdziemy sobie ogarnąć skrzyneczkę. Jedną z ciekawszych w sumie tutaj w okolicy. Jo. Świetnie.
Idziemy tutaj. Okej. Okay. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Arigato gozaimasu. Okej, okay, mamy to. Idziemy tu. Świetnie. Orzesz ty. Gdzie jestem? Opie. Pięknie, dobra. Ciągnięty. I teraz potrzebujemy Baśki tutaj. Baśkę musimy wylewelować chociaż troszkę. Dobra, super. Teraz musimy pójść tam. Nice. Świetnie, dobra, mamy to. Mamy to. No i to by było na tyle, słuchajcie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do kolejnych. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda od strony kuchni, no to zapraszam oczywiście na moje strumyki w poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godziny 18 na serwisie Twitch TV. Wszystkie linki macie w opisie.